Szymon Świtilnik, twoja nie, twoja emerytura. Twoja nie, twoja emerytura. Szymon Świtilnik. Przyjechałem do was, mimo wielu moich parlamentarnych obowiązków. Przyjechałem, bo jestem stąd. Bo wasze dylematy nie są mi obojętne. Rodacy, teraz, kiedy przed nami tak trudna decyzja, kiedy umiłowanie ojczyzny musi zwyciężyć codzienny strach i niepewność, jestem tu z wami. I obiecuję, dzisiaj rozwiążemy problem naszych emerytur. Wyjdziecie stąd z lżejszym sercem. Wyjdziecie z poczuciem, że zrobiliście coś dla kraju i dla siebie. Trzeba powiedzieć o dwóch sprawach. Czy emerytura rzeczywiście mi się należy? I dlaczego warto z niej zrezygnować? Podam trzy powody, dlaczego warto to zrobić. Czy emerytura nam się należy? No właśnie, jak sądzicie, należy się, czy nie należy? Kto uważa, że nie, niech podniesie lewą rękę. Dziękuję. Kto uważa, że tak, proszę, by podniósł prawą. Dziękuję. Obie odpowiedzi są właściwe. Obie odpowiedzi są właściwe. Zgodnie z ustawą z dnia 17 grudnia 1998 roku, owszem, emerytura należy się. Zgodnie z logiką, również. Odkładałeś przez lata, to teraz masz prawo otrzymywać. Ale czy zgodnie z sumieniem, również się należy? W ubiegłym tygodniu wróciłem z Grecji. Nigdy nie zapomnę tych twarzy, skrzywionych grymasem. Twarzy niepewnych jutra. Twarzy zdających się pytać, czy to jeszcze jest moja Grecja. Polska ma jeszcze szansę odwrócić bieg swojej historii. Ale potrzebuje naszych szybkich i męskich decyzji. I to pierwszy powód, dlaczego warto to zrobić. Patriotyzm. Bo czy może patriotą nazywać się ten, kto w kryzysie uszczupla publiczną kasę? Możecie mieć wątpliwości. Rozumiem, to również miałem. Ale coś wam opowiem. Po jednym z moich wystąpień podeszła do mnie kobieta i mówi tak. Panie Szymonie, ja chciałabym zmienić swoje życie, ale ja potrzebuję motywacji, impulsów. Potrzebuję stanąć pod ścianą. Zasępiłem się wówczas i powiedziałem jej coś, co również teraz chcę wam powiedzieć. Zrezygnuj z emerytury już dziś, a jutro obudzisz się szczęśliwym człowiekiem. Zyskasz niewyczerpane źródło motywacji, impulsów rozwojowych. Czytacie poradniki, tak? Tracy, Robbins. Czymże to jest wobec widoku starości bez pieniędzy? No czym? Sami pomyślcie. Jest jeszcze trzeci powód. Trzeci powód to strach. Kiedy zrezygnujesz z emerytury, przestaniesz bać się starości, bo przestaniesz o niej myśleć. Nie będziesz więcej zadawał pytań, czy jak będę stary, to będzie mnie stać na to czy tamto. Na nic nie będzie cię stać. Na nic. Chyba, że tu, teraz, dzisiaj zbudujesz swój kapitał i szczęście i wtedy za te 20-30 lat będziesz miał tenże kapitał i to szczęście. Powiecie, no dobrze. No dobrze, przekonałeś mnie, ale jak mam to zrobić? I tu przychodzę wam z pomocą, ja.
przygotowałem deklarację. Mały kawałek papieru, który załatwi sprawę emerytury raz na zawsze. Jeden podpis. Ponieważ zgromadziliśmy się tak licznie, dzisiaj nie będę w stanie wam rozdać tych deklaracji osobiście. Ale w związku z powyższym proszę was o jedno. Abyśmy teraz w tej atmosferze ogólnego wsparcia zadeklarowali się. Tak, zrezygnuję ze swojej emerytury. Proszę was, podnieście ręce i zadeklarujcie się. Tak, zrezygnuję ze swojej emerytury. A później na przerwie podpiszę dokument i zostawię go. Coś wam powiem. Podjęliście doskonałą decyzję. Zrozumiecie to za 20, 40 lat, kiedy ci tchórze będą odbierali swoje pierwsze świadczenia. Wtedy przypomnijcie sobie ten dzień. Być może przypomnijcie sobie również twarz osoby siedzącej obok i uśmiechniecie się do siebie. Tak jak człowiek uśmiecha się wtedy, gdy ma poczucie, że podjął właściwą decyzję. Dziękuję wam.